Witamy z Padoku, a naszym gościem jest Małgorzata Kryżłowicz, która jest nie tylko trenerką, ale i oczywiście jest. Była druga gonitwa dzisiaj dla koni arabskich. Tam Epikurus z waszej stajni, bo prowadzicie stajni razem z Wiesławem, wygrał. Więcej osób spodziewało się, że Złota Paszka trenowana przez ciebie może ten wyścig wygrać, a tutaj Epikurus troszeczkę zaskoczył pod Aleksandrem Wysokowym. Spodziewała się, że Epikurus tak dobrze zrobił. Taka klasa, która pokazuje na podstawie.
Pani Damiańska, niech lepiej, to z powrotem za jakieś dzięki, sukcesy, do dziecka się nie posyłam. Gości zajmujący pół, krótki łeb, dwie, cztery długości. Czas do nitwy 2 minuty 31,2 sekundy. Ćwiartki 38,6, 39,2, 38,2, 35,2 sekundy. Za moment na padoku będzie dekorowany zwycięzca biegu nagrodę Ostragona. Gniady Felis, hodowli własności skarbniny koni Andrianki, pana Siecińskiego. Konia trenuje Justyna Domańska, a do zwycięstwa Felisa poprowadził Polon Kałyzbek. Gratulujemy zwycięzcy. Za trenera i właściciela, pani trener Justyna Domańska. Dziękuję bardzo. Przekażę właścicielom. Dziękuję. Świeżo upieczony jockey, Polot Kałyzbek. Ekipa kibiców z Wrocławia przyjechała. Nie ze mną. Gratuluję. Proszę Państwa, zwycięzców dekorowała pani Justyna Kopcewicz, dyrektor biura Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Poczekaj.